Ktoś krzyknął. Krzyż! Krzyż wykopują! Krzyż zaczął się chylić. Świętej pamięci Helena musiał. Ona pierwsza skoczyła, a ja za nią. Chwyciłyśmy ten krzyż i zaczęłyśmy trzymać. Mieczysław Dyszy, operator dźwigów w walcowni. Z Rady Narodowej zjawił się nagle zabijak i towarzysz Prędki. Krzyczałem do nich. Co wam krzyż przeszkadza? Janina Drąg. Pojawiła się już milicja. Godzina 11:15, kapitan Haberski. Powoli tłum wzrasta. Zgromadziło się około 1000 osób. Jerzy Olczyk, inspektor nadzoru huty. Nagle ludzie zaczęli uciekać. Wpadli do pobliskich bram. Od strony teatru szybkim krokiem szła duża grupa milicjantów. Tłukli pałkami. Godzina 17:10. Pułkownik Żmudziński. Ściągnąć grupę z OMO z Tarnowa i Oświęcimia do Krakowa z pełnym wyposażeniem bojowym. Godzina 18:00 na placu centralnym gromadzą się tłumy. Dostałam w twarz. W ustach poczułam smak krwi. Zofia Gaworek. Jaki był niesamowity jęk, jaki był krzyk tych ludzi. A od Rady Dzielnicowej szli z psami. Notatka służbowa. Pułkownik Żmudziński, wprowadzić skoncentrowane siły funkcjonariuszy. Tłum jest już bardzo liczny, około 5000. W pewnym momencie usłyszałam, został postrzelony. Odwróciłam się i okazało się, że to był mój ojciec. Stefan Kukułowicz. Wyłapywali, maltretowali, bili tak mocno, że ludzie padali. Danuta Romiszewska. W oknach ludzie palili świeczki, tak jak pod krzyżem. Zaczęła się wielka modlitwa mieszkańców Nowej Huty. Piotr Szatkowski. W pobliżu kina Świt ktoś przy narożniku padł. Na polecenie Władysława Gomułki wystartował specjalny samolot. Z Kielc, Rzeszowa, Tarnowa i Katowic wyjeżdżają pod oddziały z OMO. Nastąpiło użycie wszystkich sił do zwalczania demonstrantów. Widziałem wielu rannych w pobliżu osiedla Uroczego. Wieźli złapanych ludzi w dużych, otwartych samochodach. Śpiewali to, co my, przy krzyżu. Jan Lis. Jest godzina 23:20. Lekko szarpnęło mnie z lewej strony klatki piersiowej. Poczułem w ustach krew. Przypadkowi mężczyźni chwycili mnie pod ręce. Uratowali mi życie. Janina Drąg. Dobrze po północy jakiś milicjant krzyknął. Krzyż wam się pali. Dlaczego nie gasicie? Może on jeden zrozumiał, czym jest krzyż dla ludzi. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Drodzy bracia i siostry, żyjemy w wolnej ojczyźnie i bez obaw możemy przyznawać się do wiary i jej symboli. Nie wolno jednak zapominać, jaką miarą cierpienia zostało to okupione. Szczególnie ludziom młodym trzeba uświadamiać, jak szlachetnym i heroicznym wydarzeniem była obrona Krzyża Nowohuckiego z 27 kwietnia 1960 roku. Zgodę na przyznaną lokalizację kościoła w Nowej Hucie władze komunistyczne określiły jako nonsens, dziwoląg i ideologiczną sprzeczność. Dzieje Nowej Huty są napisane przez krzyż. Naprzód ten stary Mogilski, odziedziczony tutaj po stuleciach. Kiedy zaś postawiono opodal tego miejsca nowy drewniany krzyż, zwiastował narodziny nowego kościoła w Nowej Hucie. Sprawa Krzyża Nowohuckiego stała się jedną z najważniejszych spraw biskupa Karola Wojtyły. Do niej często wracał także jako papież. W homilii wygłoszonej w czasie mszy świętej, odprawianej w mogile, powiedział: krzyż trwa, choć zmienia się świat. Od krzyża w Nowej Hucie zaczęła się nowa ewangelizacja. Ewangelizacja nowego milenium.